dzisiejszym dniu na spotkaniu takim świątecznym, noworocznym, nawet aura nam spływa, sprzyja, żeby był odpowiedni klimat. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać gości przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Jego ekscelencję księdza biskupa Adama Ocinka. Gospodarza naszej gminy, którego na pewno wszyscy znają, pana wójta Tadeusza Wojciechowskiego. Księdza Romana Kudę. Witam serdecznie wszystkich rodziców, grono pedagogiczne, uczniów. No i jego ekscelencję księże biskupie, czcigodni księża, szanowni państwo, drogie dzieci, zanim rozpoczniemy tą część związaną z wizytą księdza biskupa w parafii Zachorzów, pragnę poinformować księdza biskupa o sytuacji oświatowej na terenie naszej gminy. Króciutko, w kilku zdaniach. Mamy 8 szkół na terenie gminy, w tym jedno gimnazjum, jeden zespół szkół samorządowych i 6 szkół podstawowych, w tym jedna szkoła zintegrowana w miejscowości Celestynów, dostosowana do uczestnictwa osób niepełnosprawnych, czyli w tym przypadku. Wstawajcie, wstawajcie, co żywo, Szymonie, bo oto cała wieś w płomieniach tonie, Szymonie! A czego? Wstawaj, w ogniu całe niebiosa, widzisz mnie? Znak to czegoś niechybny. A to co? Niechaj oko me zobaczy, co to znaczy? O, nieszczęśliwa ta godzina, złatoć będzie dziś niewina. Na braci zawołaj, niechaj wstawają. Babtek, Walek, wstańcie prędzej, bo nad nami zguba. Bracia, patrzcie, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Do domu wbierzmy rychło, nie ma tu co czekać, gdyć lepiej zawczasu, niż późno uciekać. Hej, pasterze mili, właśnie Chrystus się narodził. Trwoga wasza niechaj minie, gdy nowina da świat płynie. Powiedzcie, panie miły, cóż nam czynić trzeba? Do Betlejem bierzcie, tam dziecię znajdziecie. Pieluszki spowite w żłobie położone. Pójdźcie śpieszno, nie czekajcie, a dzieciątko oglądajcie. Oj, niech da ci Bóg płaci, i żeś nam powiedział, pobiegnę czym prędzej, nikt nie będzie siedział. Aby powitać Chrystusa, do Betlejem pójdziemy, ale jakże z gołymi rękoma przed Panem staniemy? Tak wielkiemu panicowi, cóż my biedni damy? Nie turbujcie się, bracia, zanieśmy co mamy. Biegaj każdy i tu przynieś, co który ma w domu. Czy mało, czy wiele, zabierzemy w kobiele chleba pytlowego i masła dla niego, trochę sera owczego i mleka świeżego. Zanieśmy do panu. Każdy dla dzieciątka niesie tak swój, jak i taki, a cóż by mu zaniesie? Cudzy i chudaki, jako nic nie mamy. Chyba że bratkowie, hej, zagrajcie z kocno,
a my będziemy skakali ze wszystkich sił mocno. Zagrajcie dobry taniec z Bójnickiego. Ciebie zebrana, boś z wielkiego nieba stąpił, aby cierpieć za nas. Do Betlejem gwiazdą prowadzone przyszły dzieci wędrówką utrudzone i uklękły przed stajenką, przed Jezusem i Panienką. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Was serdecznie witamy i będzie pochwalony Jezus Chrystus. No najpierw pragnę powitać Pana Wójta, już musiał wyjechać, ale z pewnością będzie wiedział, że my go pozdrawiamy tutaj i pozdrawiam przedstawicieli wszystkich, każdego wspólnoty tutaj towarzyszącej nam, przedstawicieli władz lokalnych. Z wielką radością witam Pana Dyrektora, całe grono pedagogiczne. Każdego z was, uśmiechnijcie się teraz. Sześciolatki, podnieście rączki. Kto jest? Pięciolatki. I szybko, śmiało, śmiało. Nic się więcej nie będę pytał. Wspaniale. Pozdrówmy ich serdecznie. A teraz trzecia klasa. A teraz czwarta klasa. Teraz piąta klasa. A teraz szósta klasa. Przedstawiamy dzieci te tajemnice ukazane nam właśnie w śpiewie, w recytacji i w pięknych strojach. Ksiądz proboszcz Roman jest jej taki dumny, że cały czas mi szepcze do ucha. Księże biskupie, to rodzice te piękne stroje tak czynili. Nauczyciele tak przygotowali piękną jasełkę. I coraz chcemy podziękować wszystkim, którzy przygotowali to piękne przedstawienie jasełka i
tak mocno podziękujemy wspólnie. Głośno i mocno. Egzaminowałem go. No, ja się cieszę, że mogę uczyć w dalszym ciągu, że uczyłem przez tyle lat, ale też zawsze mam tak, że po coś się zapytać. Ja dzisiaj się też zapytam, tylko będziecie odpowiadać, czy to tylko zechce. A ja zobaczę, nie żeby stawiać stopni, tylko czy my znacznie słuchamy. I zacznę tak. No ja też kiedyś, jak byłem chłopcem, bo tak jak nasi pasterze, to w Radomiu, tam gdzie się urodziłem, w mojej parafii rodzinnej, grałem pasterza. Pamiętam, te pierwsze słowa mogłem zaczynać. Jak on gnał, ja za smrekiem wtedy stał. W ręku miałem tęgiku. No i tak dalej. Ale teraz się zapytam każdego, uwaga, i starsi, i dzieci, jak mieli na imię pasterze, którzy dzisiaj występowali. Tego, którego budził. To jak miał na imię? Widzę, że ja odpowiem. No, Szymon, to... Podziękujcie mi, komponentom. Ta poduszeczka piękna. Jakie to ma napis? Głośno wszyscy mówimy. Kocha! No ale żeby kochać, Aga, w domu, w rodzinie, w kościele, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy, to co trzeba robić? Co trzeba? Głośno wszyscy, co mamy powiedzieć? Zawsze coś chcemy podarować innym, żeby mu było lepiej, radośnie. To jakie słowo nam towarzyszy? Wszyscy widzą? No to powiedzmy głośno jeszcze raz. Jakie słowo? No i teraz powiem, stanę przy dwóch wspaniałych tutaj. No nie zawsze jesteśmy tacy grzeczni. Nie zawsze jesteśmy grzeczni. Co trzeba mówić? Uwaga, co trzeba mówić? Do Państwa życzę. Także Was serdecznie pozdrawiam. Panie dyrektorze, całe grono pedagogiczne, ukochani rodzice, goście, kochane dzieci, bardzo Was pozdrawiam i za wszystko dziękuję. Oh!
księdza proboszcza, kiedy go pytałem, powiedział mi, pod koszulkę czy koszulę zmienić, nie wiem już co, ale było radośnie, bo jeszcze się ma ten indeks i spojrzał do niego i dzisiaj też stawiał najpiękniejszą ocenę szkole. Taką serdeczną. Nie tak, tą serdeczną, którą się cieszymy i radujemy. Ale to oznacza, że będąc w tej szkole chcemy sobie wszystkich uzmysłowić. To my jesteśmy uczniami do końca naszego życia. Kogo? Pana Jezusa.